chyba nie zdałam długo wytrzymać przed tym telefonem, bo wyłączyłam flash, ponieważ tamten już widziałam, że źle widać. No, pogoda nie sprzyja. A mam wrażenie, że od tej gorączki jeszcze ten flash trochę to już, nie wiem, trochę mam wrażenie, że nie tak. A w każdym bądź razie chciałabym zrealizować jeden z obiecywanych filmików. Jest to filmik obiecywany odnośnie nuty kokosa. Jeżeli kogoś interesuje ta nuta, to na początek chciałabym przypomnieć, że jest filmik z cyklu tropikalnego o nucy figi. Figa na słodko, figa na zielono. I w tamtym filmiku faktycznie ta nuta kokosa się pojawia, dlatego że figa na słodko, czyli między innymi właśnie ukazanie drewna figowego, to jest właśnie efekt kokosowości. Więc tam takie zapachy się pojawiały. Nie pamiętam, jakie tam zapachy obrazowałam, ale mogę przypomnieć, że na przykład no faktycznie są to zapachy niszowe, chociażby finga ekstremalna, l'artisana, przepiękne takie właśnie drewno figowe, taki słodko-drzewno-kokosowy zapach. Drewno figowe, takie właśnie jako wrak z wody, takie właśnie płynące w oceanie, nastąpiło jeszcze tu sól. To jest była naufraż, a była to właśnie drewno, a naufraż taki właśnie wrak marki Parfumeria Generale. Przepiękny również taki słodko-kokosowy, taki słodko-drzewno-kokosowy zapach. Kolejnym zapachem w takich klimatach, gdzie właśnie jest takie drewno figowe ukazane na słodko, to na przykład, tak się zastanawiam, co jeszcze. To są moje dwa ulubione, może nie do końca dwa ulubione, ale faktycznie dużą miłością do tych zapachów. Choć faktem żadnego już aktualnie nie mam, ale to wynika też z tego, że to nawet nie to chodzi, że się nie stała w uczuciach zapachowych, ale po prostu na dany moment chciałam w jakiś sposób ograniczyć kolekcję. To nie jest powiedziane, że kiedyś te flakony znowu się u mnie nie pojawią, no bo naprawdę są to fajne, ciekawe właśnie takie figowce. Diptyk filozyko. Stawiamy figę pod trzema różnymi postaciami. Ten zapach jest początkowo taki dosyć ostry, zielony, więc tutaj jeżeli ktoś oczekuje czegoś takiego cieplejszego, może być rozczarowany, ale są momenty, gdzie jest właśnie taka bardziej kokosowość. Fig Vervain, jak dobrze pamiętam, Phaedo, niszowa marka z Galilu. I tam jest z kolei, początek jest taki rześko werbenowy, rześko taki właśnie zielony, właśnie taki cytrusowy wręcz. Natomiast później właśnie dochodzi głównie taka nuta słodkiego drewna figowego. Kolejny taki motyw drewna, który daje taki wydźwięk właśnie kokosowości, to nie tylko drewno figi, czyli figowca, ale również drewno gruszy. Tutaj na przykład jest to ukazane w zapachu Itier Mar Parfum, a zapach się nazywa Ciel de Rein, dobrze wymawiam. I tam jest właśnie pokazane drewno gruszy w sposób taki właśnie jak figowy, czyli właśnie efekt taki bardzo naturalny kokosowości. To było w filmiku o fidze, czyli mamy figowiec, mamy drewno gruszy i to jest coś, jeżeli ktoś poszukuje takiego kokosowości bardzo naturalnej, takiej z momentami nawet z zielonością, to są świetne zapachy. Choć trzeba przyznać, że filozykos jest zapachem trudnym i tutaj ten początek taki ostro zielony, czy na przykład figa l'artisana, ta klasyczna, też ma takie właśnie dużo takiej ostro zieloności na początku zwłaszcza. Więc tutaj, jeżeli ktoś poczekuje takiej bardziej czegoś kokosowo-miękkiego, no to bardziej figa ekstremalna, była naufraż, to jest bardzo słodkim zapachem, właśnie Vervain, figa, Phaedon również. Oczywiście tych zapachów jest więcej, bo tak naprawdę figowiec bardzo często ma efekt takiej kokosowości, ale tutaj podaję takie przykłady, które nawet jeżeli ktoś by chciał spróbować w postaci próbować, są łatwo dostępne, bo l'artisany są wręcz już wszechobecne. Parfumeria Generale Phaedon są z Galilu. Taki efekt kokosowości wynikający z figi to również Profumum Roma, to jest akurat marka z Quality Micella i tam jest zapach d'ambrozy, taka figa w sposób bakaliowy, to też daje taki efekt właśnie kokosowości. To jeżeli chodzi o figę. A teraz chciałabym już przejść do typowej kokosowości, chociaż też nie jestem przekonana, czy to będzie typowa kokosowość, dlatego że jeszcze chciałam wspomnieć o Michael Kors, to jest ta wersja wynatualtowana, jest niedostępna w Polsce, jeszcze mam wodę perfumowaną, która jest dostępna. Woda perfumowana jest dostępna w Douglasach.
te zapachy są bardzo zbliżone, są takie właśnie słodko-tuberozowe, biało-kwiatowe, takie właśnie bardzo kobiece, bardzo takie właśnie wręcz są esencjonalne i są takie wręcz odurzające, narkotyczne. Z tym, że wersja woda perfumowana, czyli która jest dostępna, jest taką wersją tuberozowo-bananową, natomiast wersja woda toaletowa jest taką wersją tuberozowo-kokosową. Więc tutaj właśnie chciałam pokazać efekt takiej kokosowości, ale w sposób taki niezwykle tropikalny, właśnie ta tuberoza plus kokos. Nie wiem, czy w nutach jest tam kokos, ale na pewno jest to tak bardzo wyczuwalne. Innym przykładem, gdzie jest tuberoza i kokos, jest ser chloten, różne są właśnie wymowy, ser chloten, datura nua. I tutaj już akurat jest konkretnie tuberoza i jest konkretnie kokos, jest też migdał, jest wanilia. I tutaj mamy no, niesamowity zapach właśnie z takim głównym duetem, jakim jest tuberoza plus kokos. Ale kokos przez to właśnie, że w obu zapachach jest właśnie z tuberozą, jest to tak zrównoważony białokwiatowością. Jest słodycz kokosa, tak można powiedzieć, nie przytłacza właśnie swoim takim wręcz zdominowaniem. To są naprawdę bardzo ciekawe propozycje, ale co trzeba lubić, białe kwiaty, właśnie tuberozę. Ale co trzeba przyznać, tuberoza często potrafi mieć taki wydźwięk, czy to bananowy, czy to właśnie kokosowy, więc to nie jest jakaś taka właśnie... No nie chcę mi się... To nie jest w sumie unikatowe, bo to jest w sumie dosyć częste zjawisko. Innym zapachem, gdzie jest połączona tuberoza z kokosem, jest tuberoz kokonat. Kiedyś miałam flakon marki Gap. Marka Gap stworzyła takie niedrogie zapachy. Tam była chyba lawenda z czymś, była mandarynka z czymś. Było kilka takich zapachów, między innymi właśnie tuberoza z kokosem. I nieświadomie wtedy poznałam swoją pierwszą tuberozę. Ale efekt tego zapachu, taki owocowawo, nawet taki bardzo dziewczęcy, urokliwy, taki właśnie z kokosem, ja szczerze mówiąc uważałam, nie obdarzyłam mianem tego sukcesu, tego zapachu, tej takiej dziewczęcości tuberozy. Dopiero z czasem, jak poznałam sztypowe tuberozowce, czy to właśnie korsy, czy to właśnie tuberozę z Histoire de la Parfum, zrozumiałam, że wówczas tak naprawdę poznałam swoją pierwszą tuberozę i gdzie tak naprawdę tamta tuberoza była naprawdę idealnie oddana. Tak, czyli mamy w ten sposób. Dlaczego zaczynam od takich nut jak właśnie figowy, z drewnogruszy, czy to połączenie tuberozy z kokosem? Dlatego, że tak naprawdę te zapachy pokazują trochę inne ujęcia kokosa. Nie kokosa w taki sposób sztuczny, taki jak często jest w kosmetykach, nie kokosa takiego ala odświeżacz do samochodu. Nie kokosa, który jest bardzo często jakby wręcz uwielbiany przez takie zapachy mainstreamowe, czy też nurt celebrecki. Tylko, że to można łatwo zauważyć, że nuta kokosa czy wanilii to są takie nuty bardzo upodobane sobie. Ja chciałam pokazać trochę inne ujęcie kokosa. Kokosa, który pokazuje, że kokos może być naprawdę piękny, niszowy i bardzo perfumeryjny i nie zahaczać o taką właśnie sztuczność, taką pospolitość i to jest właśnie bardzo fajne. I tutaj jeszcze oczywiście powinnam pokazać zapach m.in. Guy Mattiolo od Amore de Paradise, ale o tym jest taki filmik i na pewno jest, można go łatwo znaleźć, dlatego że jako miniaturka w filmiku jest właśnie fragment flakonu z taką palmą w czerwonym kolorze, więc można to odszukać i to jest piękny zapach z kokosem, gdzie tak naprawdę mamy kokosa tak naturalnego właśnie ala drewno figowe. Innym bardzo fajnym zapachem z kokosem, zresztą to też w nazwie występuje, jest Coco Bello Haleja, marka niszowa z Galilu. I tam również jest kokos w sposób taki bardzo naturalny, ale już cena Guy Mattiolo, chociaż jest to unikat, ale można go trafić w dosyć fajnych cenach. A Haley czy jakieś inne zapachy z kokosem, to jest duży rozłam, jednak tak naprawdę Coco Bello, chociaż piękny taki tropikalny kokosowy zapach, to chyba nie aż tak, żeby po prostu być wart takiej ceny, bo zapach Haley nie pamiętam dokładnie, no ale swoją dosyć wysoką cenę mają. Co jeszcze? Czy mogłabym wyróżnić jakiś zapach z kokosem, jeżeli chodzi o mainstream? Myślę, że byłoby ciężko. Kokos myślę, że pewnie w eskadach się pojawia. Ja mówiłam o zapachach celebryckich, ale tutaj niekoniecznie. Choć muszę przyznać, że jeden zapach kokosowy z mainstreamu kojarzę. I może nie spowodował jakiegoś po prostu oszołomienia, ale był zapachem ładnym, takim zapachem bym powiedziała nie kokos-kokos, tylko takiego bardziej ciasteczka kokosowe, kokosanek. I to jest zapach Lolita Lempicka El Jaime,
tak to się chyba wymawia, nie wiem szczerze mówiąc. Więc on jest w takim długim flakonie, chyba z jakimiś literkami, wzorkami, jakimś takim trochę alaszurowy, nie pamiętam dokładnie, w kolorze takim chyba złotawym. Więc ten zapach, jeżeli chodzi o zapachy celebryskie, też nie chcę się wypowiadać, że tam zawsze ten kokos musi być sztuczny czy coś w tym stylu, ale no bo też tak za bardzo nie znam, jakby nie zagłębiam się jednak w te zapachy celebryskie, bo no niestety jakoś tak niespecjalnie mi z nimi po drodze, nie podpasowują mi przede wszystkim pod kątem takiego wydźwięku, gdzie często naprawdę czuć taką sztuczność i syntetyczność, przez taką dosyć kiepską jakość, ale wiem, że jest taki zapach, nie chcę tutaj mówić czy albo Rihanna chyba, albo Beyoncé, nie pamiętam. Wiem, że jest taki zapach takiego wręcz mleczka kokosowego, czyli nuty mleczne kokosowe. I ten chyba testowałam i on był fajny, szczerze mówiąc, to muszę powiedzieć. Ale musiałabym po prostu namierzyć, albo pewnie skojarzycie, który zapach jest taki faktycznie, że ma te nuty mleczne kokosowe. Z nutą kokosa, co jeszcze mogę powiedzieć, jest taki zapach niedrogi, owocowo-kokosowy, czyli jak sałatka owocowa posypana wiórkami kokosowymi, to jest zapach Compagnia della Indie, a zapach się nazywa Corello, tak. No to jest zapach, kiedyś robiłam taki filmik, taki pierwsze testy zapachu Compagnia della Indie, taka marka, która ma na przykład Indaco di Persia, Canela, chyba della Sri Lanka, Rosa di Deserto, czyli taką ma różę szminkową a la Drol de Rosa l'Artisana, ma te Indaco di Persia, to jest w klimatach tak trochę Jimmy Choo. Canela to jest taki zapach bardzo nietrwały, ale bardzo ładny cynamon. Natomiast Corello właśnie to jest taki efekt sałatki owocowej posypanej właśnie wiórkami kokosowymi. Może powiem tak, jaki ja bym chciała odnaleźć zapach kokosowy? Chciałabym odnaleźć zapach kokosowy, właśnie taki bardzo mleczno-kokosowy. I z tego co wiem, jest marka, nie, znowu już nie wiem co się wymawia, pisze się CHA Chabot, coś takiego. Tam jest zapach na przykład lait concentré, czyli skoncentrowane mleko. I tam, jak dobrze pamiętam, jest zapach, który właśnie jest połączony z takiego nut mlecznych i nut kokosowych. Chyba Comtois Sud Pacific, to jest zapach od Morabella, który mam, czy miałam kiedyś. Dobrze mówię, Morabella mam, to jest nierzynowo-cytrynowo-pudrowy i miałam zapach takiego właśnie mleka skoncentrowanego, tylko jak to się nazywało? Nie pamiętam. W każdym bądź razie mam jeszcze Princess Muscat, taki owocowo-cierpkawo, winoroślowy i właśnie tam jest też taki zapach, dużo takich zapachów z nutami właśnie tropikalnymi i jest też zapach właśnie, pamiętam, mleczno-kokosowy. Czy coś jeszcze? Tyle w tym temacie. Moje pytanie do filmiku brzmi, jestem ciekawa, czy znacie jeszcze jakiś zapach z nutą kokosa, ale w takim bardzo dobrym wydaniu. To może być drewno figowe, to może być drewno gruszy, to może być efekt ala kokosowy, albo właśnie typowy kokos, ale gdzie tak naprawdę, no, zapach, który, o którym nie wspomniałam, ale który warto tutaj przytoczyć, bo jest naprawdę bardzo dobrym zapachem w tej kategorii. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, może znacie coś takiego właśnie mleczno-kokosowego, to jestem ciekawa. Trzecia rzecz, ogólnie wasz ulubiony zapach z kokosem, nieważne z jakiego pochodzenia jest to kokos, tak? I co jeszcze chciałam wspomnieć? A, to są te trzy pytania, natomiast jeszcze chciałam wspomnieć, że efekt kokosowości może się pojawiać w takich zapachach, gdzie jest nuta limonki. To na przykład limon Berta, Aqualegore. Tam jest taki efekt limonkowy, właśnie kokosowy, ale właśnie bardzo naturalny. To tyle w tym temacie, czyli zrealizowałam jeden filmik z tych obiecywanych. Jeżeli baterii starczy, to zrealizuję drugi filmik z obiecywanych. Od drugiej osoby to była nuta kokosa od Kamili, a Kasia pisała właśnie o filmiku o serii Aqualegoria, więc jeżeli starczy baterii, to nagram Aqualegoria, jeżeli nie starczy, to już nagram jutro, raczej nie dam rady. To też nagram, nie wiem, czwartek, piątek. Dziękuję za uwagę.